Witajcie, witam serdecznie w tym materiale. Znaczy, skąd pomysł na ten materiał? Tak, ostatnio poszedłem na siłownię. No już mam niestety takie zboczenie zawodowe, że patrzę, jakie zabezpieczenia gdzie wiszą, czy to na szafkach, czy to schodząc z bloku. Zwracam uwagę ludzi, jak mają mieszkania zabezpieczone. Niektórzy dobrze, niektórzy źle. No po prostu tak mam. No z racji tego, że siedzę w tej branży już naprawdę trochę lat, więc no po prostu takie skrzywienie psychiczne mi zostało. I teraz tak, skąd pomysł na film? No byłem ostatnio na siłowni i zobaczyłem, jakie kutki wiszą na tych szafkach, gdzie tak de facto zostawiamy cały nasz dobytek, kluczyki od samochodu, dokumenty, no pieniądze, wszystko zostawiamy no na te półtorej, dwie godziny na czas treningu. Niby tam dostanie się do tej szatni, jest tam w jakiś sposób weryfikowane, bo jest jakaś recepcja czy coś, ale proszę mi uwierzyć, dla chcącego nic trudnego, będzie chciał ktoś wejść, to tam wejdzie. No i te kutki, które tam wiszą, są tak słabym zabezpieczeniem niektóre, a niektóre to już w ogóle, zresztą pokażę na tym materiale, ile to jest warte, to no, to po prostu masakra. I co zrobiłem? Zrobiłem jak typowy po prostu Janusz i Grażynka, czyli poszedłem do supermarketu, wszedłem, wybrałem trzy najtańsze wkładki, przepraszam, kutki, jakie tam wisiały. No i już, i po temacie. Myślę, że większość osób tak samo robi. Nie szuka, nie zastanawia się, idzie, kupuje, po prostu ma, zamyka szafkę i no i po temacie. Natomiast te trzy, które kupiłem, są zwykłe kutki. Na klucze zwykłe, dwie blaszki, jeden taki jaloski. No i na tym materiale pokażę mniej więcej właśnie, no ile to jest warte. Ile się to schodzi z otwarciem czegoś takiego. Pierwsza kutka aluminiowa, ładna, kolorowa, pewnie przez kobiety częściej wybierana, oblana plastikiem dookoła. Ucho takie dosyć cienkie, niby napisane hartowane, mam co do tego pewne wątpliwości. Klucz de facto z tych trzech najlepszy, najgrubszy, jaloski tak zwany, więc teoretycznie powinno z tą kutką być najwięcej problemu. Później druga kutka żeliwna, największa de facto z tych wszystkich. Tak, największa z tych wszystkich. Najcięższa, chociaż nie, chociaż no mniej więcej tyle samo waży ta, która jest dużo, dużo mniejszą kutką. Czy ona jest coś warta? Zobaczycie na końcu filmu. Śmiech na sali po prostu. No i trzecia kutka również jest napisane na uchu, że śpień znaczy, że ucho hartowane. Też mam co do tego wątpliwości, ale być może. Też jakaś plastikiem olana, też jakieś żeliwo, tylko że klucz już też zwykła blaszka, zresztą tak samo jak w tej. No też w granicach, nie wiem, 15 zł ta kutka. Już na, no mniej więcej te wszystkie kutki tak około 15 zł kosztowały, czyli 3 razy 15, a ta jedna 30 zł, której ja używam, czyli no nieduża różnica cenowa, a jednak jeśli chodzi o bezpieczeństwo, no dosyć duża różnica, więc warto zwrócić na to uwagę. Dlatego jest o tym materiał. No co, nie przedłużając dłużej, pokażę w jaki sposób je zwytrychuję. Zwytrychuję je, te kutki w ogóle, trzema różnymi sposobami. No i chyba tyle. No, zapraszam do materiału. Zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Wyciągnijcie wnioski. Zmieńcie kutki, jeśli macie takie badziewie. Dobrze Wam radzę. Zmieńcie sobie na taką. Już będzie zawsze trochę inaczej. Głowa będzie spokojniejsza. Zapraszam do materiału. Hej. Ok. Wszystko wyłożone. Można się wziąć za zabawę. Więc tak. Pierwsza kutka. Aluminiowa, jakaś kolorowa. Taka bardziej kobieca. Oblana jakimś tutaj plastikiem, ćpień hartowany, no ale cała kutka widzę aluminiowa, klucz jaloski, ten grubszy, dobrze, że nie blaszka, 1, 2, 3, 4, 5 kołkowy, no. Teoretycznie nie powinna być taka zła, zobaczymy jak mi się przeciwstawi. Jedziemy z nią. To się nazywa taka metoda, gdzie się wkłada wytrych, lekko napina i się bierze, szybko przerzuca po kołkach wszystkich.
Jest to metoda tak zwana suwakowa. Dobra, zwytrychowana. Pierwsza. Kudeczka, proszę bardzo. Pyk. Otworzona. Tak myślałem. Chociaż myślałem, że najwięcej sprawi problemów. Dobra, teraz ta kudeczka plastikowa. Znaczy to nie jest plastikowa, ona jest tu z jakiegoś tworzywa. Szpień też hartowany, a jak w ogóle schodzi ta farba. Oblana jakimś plastikiem. Kluczyk, blaszka. 1, 2, 3, 4, 5 okołkowa. Może to otworzymy teraz poprzez wytrychowanie kołeczków. Po kolei zobaczymy. Tamta metoda, ta była takim ślizgiem. Tu zobaczymy pin po pinie. Coś mi się zeskoczyło. Jest, dobra, poszła. Druga, otwarta. Trzecia, żeliwna cała. To pewnie pójdzie w ogóle nawet. A spróbujemy. Zobaczymy, czy to pójdzie w ogóle, czy to trzeba wytrychować, bo te żeliwne to już w ogóle z badziewie najgorsze. O, tak jak myślałem. Tak jak właśnie myślałem. Nic nie warta, znaczy warta, gówno warta. Powiedzmy tak, kluczykiem schodzi się tyle, a wytrychem schodzi się tyle. Niewiele dłużej niż kluczykiem, więc to jest najgorsze badziewie. Natomiast ja przynajmniej, którą używam na siłowni kutkę, używam tą. Dlaczego tą używam? Po pierwsze tak, grubsze ucho, hartowane, w ogóle jest cieńsze, czyli jest lepiej zrobiona już. Poza tym nie ma kołków, tylko ma takie dyski, które się układają do klucza. O. I no i no oczywiście jest ona do zwytrychowania, ale nie w już taki prosty sposób, więc myślę, że do szafki na siłownię ta kłódka jak najbardziej jest skazana. Natomiast te, no nie wiem, ja bym ich nie zastosował. Tym bardziej, że tam są jakieś kluczyki od samochodu, jakieś takie rzeczy. Po co zostawiać to pod takim słabym zabezpieczeniem? Lepiej założyć coś trochę droższego, bo naprawdę ta kłódka nie jest droga. Ta nie wiem ile kosztowała, 30 zł. A te jakoś po 15-20, więc niewiele tańsze. No ale te są nic nie warte. Ta jak najbardziej może być. No czy ona też jest oczywiście do spikowania, też jest do tego wytrych. Ale nie, to może w innym odcinku, żeby nie było tak, że za dużo wytrychuję w jednym odcinku. Kiedy indziej to zwytrychuję, bo to też jest do zrobienia, ale nie jest tak prosto. Tą kłódkę polecam. Te kłódki wymieńcie. Jeśli używacie taki kłódek do śmietnika, kupcie sobie taką, będzie ok. No, tak mi się wydaje, że tak będzie najlepiej. To chyba tyle w tym odcinku, jeśli chodzi o kłódki na siłownię. Myślę, że kwestia często bagatelizowana przez ludzi, aczkolwiek myślę, że trzeba na to zwrócić uwagę, bo to jest moim zdaniem bardzo ważna rzecz. Zostawiamy nasz dobytek, łącznie z dokumentami, kluczykami od samochodu w szafce na powiedzmy 1,5-2 godziny, więc jest to dosyć istotne. To tyle. Bądźcie bezpieczni. Trzymajcie się.